Witam Was w kolejnej części upiornych koreańskich legend miejskich, czyli serii, która przyprawia Was o dreszcze i która sprawia, że zaczynacie wpadać w paranoję, zaczynacie się zastanawiać, czy przypadkiem w porach Waszej twarzy nie zagnieździły się jaja karaluchów, podczas gdy Wy sobie smacznie spaliście i czy przypadkiem podczas tego snu ktoś nie skradł Waszej duszy. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Karolina, a wszyscy i tak mówią na mnie Karol i zachęcam od razu Was do zasubskrybowania naszego kanału, żebyśmy w końcu osiągnęły tę wymarzoną liczbę 100 000 subów na kanale. I w tym momencie, drogi widzu, kliknij łapkę w górę, bo inaczej Cheonyeo Gwisin Cię dopadnie. A skoro już łapeczki kliknięte, to zapraszam na temat dzisiejszego odcinka. Powiedziałam Cheonyeo Gwisin, no właśnie. I o Cheonyeo Gwisin, czyli o duchu dziewicy, opowiadałam w poprzednich odcinkach z tej serii, ale jak się okazuje, tych podań na temat przeróżnych rodzajów Gwisin, czyli duchów, jest w Korei bardzo, bardzo dużo. Istnieje na przykład dalgalguisin, czyli duch jajo, dosłownie duch jajo. I nazywa się on tak dlatego, że ma pozbawiony twarzy wygląd, gładki wygląd, po prostu głowa tej postaci wygląda jak jajo. I te duchy mają wiele odpowiedników we współczesnych legendach, w innych miejscach, takich jak Nupera w Japonii czy Mujina na Hawajach. Duchy jajeczne, nazwijmy je tak, są pozbawione emocji, no bo jak ktoś może mieć jakiekolwiek emocje, skoro jest pozbawiony twarzy? Te duchy są drobnej postury i zgodnie z tym, co mówią Koreańczycy, są to osoby bezdzietne w poprzednim życiu. Więc idąc dalej tym tokiem myślenia, te osoby są pozbawione potomków, które będą w stanie odprawić jakiekolwiek rytuały pamięci dla nich. Więc te istoty są stopniowo pozbawione człowieczeństwa, osobowości, są przeklęte i zmuszone do nędznej egzystencji w życiu pozagrobowym. I pytanie brzmi, co te duchy robią i czy są jakimkolwiek zagrożeniem, skoro nie mają jakby motywu, żeby krzywdzić innych. To nie jest tak, że muszą się za coś mścić, bo nie muszą, ale odpowiedź brzmi, oczywiście, że stwarzają zagrożenie, ponieważ podobno, jeżeli ktoś tylko na takiego ducha spojrzy, to od razu ginie. I dla mnie ta historia bardziej brzmi jak namawianie społeczeństwa do zakładania rodzin, do rodzenia potomstwa, żeby zapobiec niżowi demograficznemu. Były duchy dziewic, były duchy jajeczne, więc co powiecie na duchy wodne, czyli mul Gwisin. I jak sama nazwa wskazuje, są to duchy mieszkające w wodzie i są to ofiary przypadkowych utonięć. I są oni tak jakby przykuci do królestwa żywych, nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli, więc chciwie ścigają innych pływaków, albo prosząc ich o pomoc, albo po prostu próbując uzyskać ich towarzystwo. Więc uważajcie, ponieważ następnym razem, kiedy znajdziecie się w wodzie i poczujecie, że coś was ciągnie, albo wręcz coś wami szarpie, to to może być właśnie duch wodny, który próbuje sprowadzić swój zły los na kogoś innego. I tym kimś możecie być właśnie wy. Jeżeli ktoś spyta, jak one wyglądają, żeby uniknąć takiego losu, to odpowiedź brzmi: nikt nie wie. Bo z jednej strony są określane jako niewidzialna siła czyhająca w głębinach właśnie mórz i oceanów i jezior i tak dalej, a z drugiej strony czasem są przedstawiane jako postacie z długimi czarnymi włosami, które sięgają rękami po swoją ofiarę. Jakbyście byli zainteresowani tym tematem, jakby wam było mało, to możecie oczywiście obejrzeć sobie jeszcze horror, koreański horror Dear Friend, w którym pojawiają się duchy wodne, które szukają grupy licealistów, ponieważ dziewczyny użyły tablicy Ouija do rytuału spirytystycznego chyba, tak? W każdym razie do tego użyły tej tablicy i odwiedziły źródło wodne, więc trzeba je znaleźć i trzeba je skrzywdzić. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, jeżeli wam mało, to zachęcam. Dalej, Cheukshin, czyli boginię wychodków, i tutaj to brzmi, jakby było to coś, co już nas teoretycznie nie dotyczy, ponieważ rzadko kiedy używa się wychodków, raczej już się ich w ogóle nie używa, ale uwaga, ponieważ boginie wychodków są bardzo mocno spokrewnione z Hwajangshil Gwishin, czyli duchami z toalet, o których wspominałam wam w poprzednich odcinkach. Cheukshin to brutalne i okrutne boginie, które czyhają w tradycyjnych koreańskich wychodkach, które były ciemne i oddalone od domu. Te istoty były przedstawiane jako długowłose istoty czyhające w ciemności, pielęgnujące swoje długie warkocze i przygotowujące się do wykończenia każdego, kto pojawi się w ich wychodku. Według legendy każdy, kto zbliża się do wychodka, musi kaszlnąć 3 razy, żeby zaalarmować boginię o swojej obecności i dać jej czas na ucieczkę. Natomiast jeżeli tego nie zrobi, to ta bogini zaskoczona wpadnie w szał, jej włosy oplotą się wokół waszej szyi i możecie się domyślić, co się stanie później. Jeżeli natomiast ktoś komukolwiek uda się przeżyć, to i tak ta osoba zachoruje na nieuleczalną chorobę. Kumiho, czyli coś, co prawdopodobnie brzmi bardzo znajomo, ponieważ jeżeli interesujecie się Japonią, Koreą albo Chinami, to na pewno słyszeliście historię o lisie o 9 ogonach i jak w przeszłości sama też obejrzałam mnóstwo dram na ten temat. Według legend z tych 3 państw lis, który żyje 1000 lat, może zamienić się w lisiego ducha, który może przybierać dowolny kształt. I dla takiego lisa najlepiej jest przybrać postać kobiety, która uwodzi mężczyzn, a następnie przygotowuje posiłek z ich dusz. Co jest ciekawe, to w sumie fakt, że początkowo w tych najwcześniejszych podaniach Kumiho były uznawane za pozytywne istoty, ponieważ wręcz pomagały ludziom, natomiast z biegiem czasu w tych państwach azjatyckich się to zmieniło i obecnie są postrzegane jako bardzo brutalne i złe istoty. W późniejszej literaturze natomiast Kumiho były postrzegane jako krwiożercze stworzenia, pół lisy, pół ludzie, które wieczorami, nocami błąkały się po cmentarzach i wykopywały z grobów ludzkie serca. I nawet koreańska bajka Siostra lisa opowiada właśnie o lisie, który żeruje na jednej rodzinie, by zjeść ich wątroby. Jiwon Sawa natomiast pisze o duchu lisie jako bardzo pozytywnej postaci, która ma w pyszczku książkę, jednak jest to tekst z 1675 roku, więc ludzie spekulują, że współczesny obraz Kumiho jest negatywny właśnie ze względu na okupację japońską w Korei. Tak czy siak istniały 2 poglądy na ten temat, negatywny i pozytywny, a ja od siebie polecam wam dramę My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, mimo że ma ona już swoje lata. Kolejna legenda dotyczy tak zwanego Sack Man, czyli mężczyzny z workiem, który ma tradycyjny koreański worek przyczepiony do swojej torby. I niby nic strasznego, o co tutaj chodzi, dla nas nic strasznego, ale dla dzieci już tak, ponieważ jeżeli dzieci będą niegrzeczne, to ten mężczyzna wrzuci je do tego worka i zabierze ze sobą. Co się dzieje później z tymi dziećmi? Tutaj mamy różne wersje tej legendy, ponieważ jedni mówią, że mężczyzna je później pożera, a inni mówią, że beszta je przed odesłaniem ich z powrotem do domu. Jedno jest pewne, jest to historia o tym mężczyźnie, jest argumentem używanym często przez koreańskich rodziców podczas wychowywania swoich dzieci. I to jest naprawdę straszne, ponieważ jak ja byłam mała, to pamiętam, że jak miałam mniej więcej jakieś 4, może 5 lat, to pamiętam, że codziennie miałam dosłownie noc w noc, miałam ten sam sen. Śniło mi się, jak jakiś mężczyzna właśnie wrzuca mnie do worka i ja nie mogę się ani wydostać, ani nie mogę błagać o pomoc, ponieważ nie mam głosu, ja nagle tracę głos, więc to był taki horror, dosłownie horror, który ja przeżywałam codziennie i ja nie chcę o tym pamiętać, ale to było tak traumatyczne, że non stop mi się to przypomina. W poprzednim odcinku opowiadałam wam legendę o duchu z windy. Jak się okazuje, legend o duchach z wind jest w Korei znacznie więcej i jak wiadomo, w windach mamy lustra, zazwyczaj po 2 stronach. I 2 lustra zwrócone ku sobie tworzą tak zwane lustro nieskończoności i możemy w nich zobaczyć nieskończenie wiele obiektów. I właśnie stąd wzięła się legenda o duchu z lustra w windzie. I o co tutaj chodzi? Otóż o to, że jeżeli przyjrzymy się uważnie naszemu odbiciu w lustrze windy, to możemy zauważyć, że jedno z tych odbić być może jest duchem. I Koreańczycy przestrzegają szczególnie przed 4. i 13. odbiciem. I co prawda duch wygląda tak samo, dokładnie tak samo jak my, ale jesteśmy w stanie ogarnąć, że coś jest jednak nie tak, ponieważ ten duch może poruszać się do woli. Jeżeli my się nie poruszamy, to ten duch będzie się poruszał. Tylko że problem, największy problem tkwi w fakcie, że jeżeli nawiążemy kontakt z tym duchem, to umrzemy. I dlatego wielu Koreańczyków uważa, że najlepiej jest spojrzeć tylko na swoje pierwsze odbicie, nie patrzeć na te dalsze, ponieważ nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co może się wydarzyć. Zrobiło się naprawdę upiornie, mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodobał, a jeżeli chcecie więcej creepy historii z Korei Południowej, ewentualnie z innych państw azjatyckich, takich jak Japonia, czy Chiny, czy w ogóle jakiekolwiek inne państwa azjatyckie, to dajcie mi znać, pamiętajcie, łapeczki w górę świadczą o Waszym zainteresowaniu, a ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.